Mam na imię Magda i wiecie co, chcę tak trochę dłużej powiedzieć, ale najpierw na początek powiem, że w środę odebrałam wynik tomografii, na którym wyraźnie widać, że choroba, która była w moim ciele, ona się nie dość, że zatrzymała, to jeszcze się wycofuje. I to bardzo się cieszę, że mogę tutaj stanąć. Czekałam na to ponad półtora roku i tak bardzo chciałam stanąć i to powiedzieć, że myślę, że drugą rzeczą, którą tak bardzo chciałam, której tak marzyłam, to był dzień mojego ślubu. Chcę powiedzieć, no był to czas, wytrwało to wszystko ponad półtora roku i zaczęło się tak, że będąc w czwartej ciąży, wykryłam guza na piersi i po około 2 miesiącach trafiłam na onkologię. Okazało się, że jest to guz złośliwy, mam zajęte węzły chłonne. No wiecie, był to duży szok, było to naprawdę bardzo trudne. Jeszcze było później było jeszcze gorzej, bo okazało się, że jak zrobili mi rezonans, to okazało się, że mam zajętą wątrobę, kości, węzły chłonne podobojczykowe i mam nawet podejrzenie przerzutów we płuc. Był to naprawdę bardzo trudny czas. Budowaliśmy wtedy dom, ja byłam w ciąży. Mój mąż, myślę, że no on najlepiej wie, co wiecie, jak, no, wspólnie przeżywaliśmy, to naprawdę trudne to było. On wiele razy zostawał ze mną w domu, jeszcze do pracy. Puszczał mi świadectwa Bożego uzdrowienia. Mówił o tym, że trzeba zaufać Bogu, zostawić to Jezusowi. Mówię to po to, teraz parafrazuję z fragmentu z objawienia Jana, że zwyciężamy dzięki mocy swojego świadectwa i krwi baranka. I chcę to powiedzieć ku zachęcie i chcę powiedzieć też o tym właśnie, że był to trudny czas i chcę też podziękować wszystkim tym, którzy w tym czasie byli dla nas pomocą, wsparciem. Ja bym tego półtora roku nie zamieniła za nic innego. To był taki naprawdę czas bardzo dużej łaski Bożej. Otrzymaliśmy też bardzo dużo wsparcia wszelakiego, wsparcia finansowego. Naprawdę budowaliśmy dom, chcieliśmy go jakoś wykończyć. Dostaliśmy też pieniądze na moje leczenie niekonwencjonalne, na różne rzeczy, które też robiłam w związku z tą chorobą, żeby wyzdrowieć. I za to jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Ale chcę powiedzieć też o takim doświadczeniu, jakie stało się moją częścią, że wiecie, mam doświadczenie Kościoła powszechnego, Kościoła naprawdę, którego głową jest Jezus. Nie Kościoła Nowego Przymierza, nie Kościoła katolickiego, nie Kościoła protestanckiego, nie takiego czy innego, ale Kościoła powszechnego, którego głową jest Jezus Chrystus. I to jest doświadczenie, które jest głęboko w moim sercu i myślę, że z tego my możemy czerpać bardzo mocno. Ja nawet stworzyłam taką grupę dziewczyn, sama się stworzyła, to były osoby, które mnie bardzo mocno wspierały cały czas. Modliły się za mnie, jak się cokolwiek działo, to one natychmiast przyjeżdżały, zostawiały, wiecie, wszystko, swoje rodziny, swoje obowiązki, przyjeżdżały i modliły się o mnie. Chcę podziękować tym osobom, one wiedzą, nie będę ich wymieniać wszystkich, one wiedzą, kto to jest. Chcę podziękować mojej przyjaciółce Miłce, która tu jest i która ze mną przez ostatni rok za każdym razem była na tej onkologii. I wiecie, myślę, że to, że tutaj stoję, że zdrowieję, że w końcu te maszyny to zobaczyły, że zdrowieję, to jest suma wielu działań. To jest oczywiście Boże działanie. To jest Kościół, który się o mnie modli. Modlił się i modli się za te modlitwy. Wszystkie dziękuję bardzo, naprawdę. Ja bardzo jestem za nie wdzięczna.
Też chcę podziękować i chcę wam powiedzieć o tym lekarzu, który tutaj był kiedyś, który się mocno zaangażował. I to jest naprawdę dla mnie, będę mu wdzięczna do końca życia. On powiedział na początku takie słowa do mnie: pomagam pani, bo sobie wymyśliłam, że pani będzie zdrowa. Kiedy wszyscy mówili, że wszyscy lekarze mówili, że tego się nie da wyleczyć, co najwyżej można zatrzymać, to on powiedział, że ja będę zdrowa. Też dostałam wiele takich prezentów od Boga w postaci różnych relacji. Niektóre były tylko na chwilę, a niektóre trwają do dzisiaj, gdzie w wieku około 40 już nie zawiera się tak łatwo przyjaźni. Już jakoś wszyscy są poparowani i ciężko już o tym przyjaźni. A ja doświadczyłam bardzo wielu relacji, które mnie ubogaciły, które mnie wspierały. Czy to dzisiaj się przyjaźnię z taką jedną dziewczyną, która właśnie pomagała mi w leczeniu. I to jest taka dziewczyna, która nie jest w naszym kościele nigdzie, ma na imię Monika i bardzo, bardzo też jestem jej wdzięczna za to. Też przyjaźnię się z nią do dzisiaj. Wiecie, jakby nie wiem, czy. Aha, i chcę też powiedzieć, że bardzo, naprawdę bardzo jestem wdzięczna mojej rodzinie całej za wsparcie w tym trudnym czasie. I ze strony mojego męża, i ze strony mojej, i właśnie tych wszystkich przyjaciół Kościołowi, Panu Bogu, lekarzom. I chcę tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że w tym czasie było wiele razy tak, że ja prawie nie miałam wiary. Jak odbierałam kolejne wyniki, których było coraz gorzej, pamiętam taki moment, kiedy w tym gabinecie się trzymałam, a poszłam do samochodu, byłam sama wtedy. Zadzwoniłam do mojego męża i powiedziałam mu takie słowa, że wiesz co, nic nie działa. Nic nie działa. Nie działa Bóg, nie działa modlitwa, nie działa dieta, nie działają leki, nie działają suplementy, nic nie działa. I dlaczego to mówię, że przez ten czas, ponad tego półtora roku, moja wiara była w różnych miejscach. Raz była na plus 500, a raz była na minus 1000. Ale wiecie, ja się uchwyciłam obietnicy, tak jak mówiłam wam ostatnio, obietnicy, że nie umrę, ale żyć będę i będę głosić wielkie dzieła Boże. I myślę, że to, co przez ten cały czas przeważyło, to, co było bardzo istotne, to była moja wierność, która nie opierała się tylko na mojej wierze, czy na, wiecie, o co chodzi, że możesz modlić się, nawet jeśli nie masz wiary. Jest trudno. Modlisz się bez wiary, to jakby jest coś jeszcze głębiej. Po prostu to chcę powiedzieć, że możesz modlić się bez wiary. Jak nie czujesz, że masz, czujesz, że nie masz wiary, to i tak się módl. Bo wtedy im trudniej, tym bardziej przylgnij do Boga. Bo okoliczności są różne, a jestem tego naprawdę zbitym dowodem na to, że tak jest. Dlatego, że teraz wam powiem, co wyszło w tej tomografii. W tej tomografii wyszło tak, że moje kości się zrastają. Guzy w wątrobie, które miałam, są zwapniałe, czyli się rozpadają. I pytam się tego lekarza, bo on oczywiście sceptycznie, pytam się go, no to, czyli co? Widać wyraźnie, że guzy są zwapnione. Mówi tak. Mówię, czyli one się rozpadają. Tak. A czy często się to zdarza? A on mówi, bardzo rzadko. Bardzo rzadko się to zdarza. I zakończę już. Chcę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo jestem wdzięczna. I zakończę takim słowem, które Marek mi powiedział. Przykład, który znamy, mówi, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Nowy, dynamiczny przykład mówi o tym, że sprawiedliwy mój z wierności swojej żyć będzie. I no, wiecie, chcę oddać tym Bogu chwałę i dziękuję wam wszystkim, dziękuję Kościołowi, dziękuję Bogu i amen. I czekam na to, że wiecie, jeszcze raz dostanę i powiem, że już nic tam nie ma. Jestem całkowicie zdrowa. Tyle razy stawaliśmy tutaj razem z Martą, modląc się o jej zdrowie. Nie wyobrażam sobie, że teraz nie staniemy podziękować Bogu za to, co już ma miejsce. Wszystkich serdecznie. Kto wczoraj nie był, to wiadomo na imię Darek.
jest moja szanowna małżonka, moi przyjaciele z Kalisza, z Wrocławia, Janek i Ula. I powiem to jedno. Bożą wolą nie jest, abyśmy byli chorzy. Bożą wolą jest, abyśmy byli całkowicie zdrowi. Halleluja. I taka jest prawda. To jest prawda i taka jest prawda. Amen. Halleluja. I nie zgodzimy się na nic innego. Nie zgodzimy się. Będę gadał trochę po polsku, trochę po polsku, ale wierzę, że wy zrozumiecie, bo wy tam w góry jedziecie, także... Także będzie dobrze. Nie skończyłem wczoraj jeszcze wszystkie odpowiedzi. Mieliśmy fajny czas, nie chciało się do chałupy nikomu iść. Widziałem, że jest głód tutaj, jest głód ludzi do Boga. To jest moim pragnieniem. Wiecie, Duch Święty jest tutaj, Jezus jest obecny tutaj. Jak dobrze tak podziwacie, popatrzycie, zobaczycie Jezusa tutaj. Chciałbym, żebyśmy byli wprowadzeni w Jego obecność. Żeby wprowadzeni byli na przed oblicze Boże, na kolana Ojca naszego. Bo kiedy Bóg mówi do nas, bo ja mogę gadać, nie? Ale kiedy Bóg mówi do mnie i do ciebie, życie się zmienia całkowicie. Przychodzi uzdrowienie. Tak ta nasza przyjaciółka mówiła przed chwilą. Wszystko się cofie. Choroby się cofią, niemoc się cofie. Wczoraj chłopak przyleciał na koniec, mówi depresję miał i to się zaczyna cofać. Halleluja. Bo Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sami na wieki. Wczoraj modlimy się, kilkanaście ludzi przyjęło Jezusa tam na ryneczku. Modlimy się o dziesiątki ludzi. Trochę nas przeganiali z jednego miejsca na drugi, ale my głosili. Halleluja. I chcemy to czynić. Bo ludzie idą do piekła, jak nie powiemy o Jezusie. Nie ma się co użalać nad sobą. Ale my stworzeni po to, aby innym się dzielić, co Jezus uczynił na krzyżu, na Golgocie dla nas, dla ciebie i dla mnie. Żebyśmy się dzielili tym, co Jezus uczynił. Nie bierzemy tego do siebie, nie jesteśmy pazerni dla siebie tylko, nie? Ja się mu dobrze, halleluja, w niedzielę na nabożeństwo. Amen, nie? Ale chcemy być głodni i chcemy innym to dać, innym Jezusa Chrystusa, żeby te choroby od ludzi odpadały. Jak te pchły, co wczoraj mówił. Wiecie, odpadają te choroby, cofają się, to wszystko znika. Czasami znika w jednej chwili, czasami to jest proces, halleluja. Jak jest proces, to jest lepsze, bo człowiek to bardziej ceni. My wiele ludzi modliliśmy się, przyszli do kościoła, módlcie się o nas, zostali uzdrowieni z raka, chcieli na maksa za Bogiem, jak zostali uzdrowieni, znowu poszli w świat. Ale no to ich sprawa, wiecie, Bóg uzdrawiał wszystkich, Jezus w Izraelu wszystkich uzdrawiał. I Jezus, Bożą wolą jest, abyśmy byli, bo Biblia mówi w Efezjan, Galacjan, gdzieś tam jest napisane, w Chrystusie mamy zawsze zwycięstwo. Tak jest gdzieś napisane, nie? Ewangeliści nie muszą wiedzieć, co jest napisane. To są nauczyciele. U nich jest to wszystko. Ale ewangeliści wiedzą Jezusa, halleluja, że Jezus gdzieś tam powiedział, że w Chrystusie zawsze mamy zwycięstwo. Powiedział tu w Galacjan, nie, w Efezjan 4:24, oblepcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga nas do sprawiedliwości i świętości. Wiesz, że ty jesteś święty? Jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie Jezusie? Ty jesteś święty. Ło, byś wiedział, co ja zrobił. Ło, tego. Jak wielu myśli. Nie, ty jesteś święty. Twoja tożsamość to jest Jezus Chrystus w tobie. Nadzieja chwały. Ty jesteś jeszcze przyobleczy się w Chrystusa. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. My jesteśmy świętymi ludźmi. Halleluja. Dobrze, ja się czasami tego pokutuję. Dzisiaj my rozmawiali właśnie na śniadaniu z Krysią i mówimy tak, mamy tu zespół i jeżdżamy tam po Polsce też, u nas jesteśmy. Jak ktoś z nas coś negatywnego powie, to pokutujemy z tego. Boże, przebacz mi, że tak powiedziałem. I Biblia mówi, że jak jest wyczyszczone miejsce i po jakimś czasie diabeł przychodzi, widzi, że jest czyste, to 7 gorszych bierę i przyprowadza. Wiecie, co się stało w chrześcijaństwie? Ludzie były krucjaty, przyjeżdżał Billy Graham do Polski, przyjeżdżał, rozmaici tam przyjeżdżali, ludzie się ponawracali, do kościołów przyszli, poprzeproszali Pana Jezusa, ale nie przyjęli Ducha Świętego. Ale pełno, popatrzcie się, tak się pełno, tak się ma przelewać nas, żeby są w pełni. My jesteśmy pełni się przelewo. Wylewa się. Nie, że my no to bomy, bo znów ludzie w kościołach, którzy dowają się, zajeżdżają, nie? Macie takich? Ja też taki byłem.
ale jestem pełny Boga, to i od Duchu. I na następne spotkanie spotykał się zaż Duchu, a Duch Święty płynie. To jest taki przepływ. I on jest jak rura podłączona do nieba i idzie. Jak gejzer, jak rozjechany ten, co jest w drodze, jak się nazywa? Hydrant, tak, równa. Widzieliście na filmie tym Mission Impossible, czy gdzieś tam. No, nie oglądacie tak rzeczy, bo jesteście wierzący. W Chrystusie zawsze mamy zwycięstwo. I Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy kochali Go, bo On jest obecny tutaj. I ostatnio w lecie byłem, zaprosili mnie na obóz dzieci, nie wiem, czy dobrze zrobić, czy nie, ale było tam dzieci z całej Polski, tam 350 dzieci gdzieś. I zaczynał mówić, stanęłem, zaczynał mówić i mówię: dzieciaki, słuchajcie, jest tutaj Jezus. Jak dobrze zobaczycie, zobaczycie Jezusa. Po spotkaniu przyleciał jeden chłopak. Cały szlochał, trzął się cały. Mówi: wuja, jak to powiedziałeś? Całe spotkanie widziałem, jak Jezus stoi koło ciebie w szacie i patrzą na ciebie. Ryczał, płakał i wołał: Boże, ratuj, Boże, przebacz. To jest mało. Cały obóz zaczęli pokutować dzieciaki. Od 8, 7 do 15, 16, 20 lat. Wszyscy pokutowali. Duch Święty zstępował. Dzieciaki po krzokach, gdzieś, gdziekolwiek pokutowali, przewracali się. Nie, jedni śmiali się, drudzy płakali. Trzeci coś tam się działo. Nie do ogarnięcia. To był obóz poukładany. Wszystko jak w wojsku, wiecie. A nagle to się roztegowało. Duch Święty sobie robił co chciał. Bo Jezus był obecny, halleluja. Bo Duch Święty zaczynał ich dotykać. I w pierwszy dzień się tak zaczęło dziać. I wzięli mnie na rozmowę na tym obozie ci, główni ci, i mówią: Gorol, przegięłeś. To co mówiłeś, przegięłeś. Bo co my powiemy rodzicu? Co się dzieje? To jest dziwne. Jak dzieci mogą śmiać się? Jak to przecież tu porządek jest jakiś ustanowiony. Wszystko tego. Mówię, ale co wy chcecie? Żeby one cały dzień, całe życie w tabletach były i były porażane tym światem, tym diabelstwem? Czy chcecie, żeby przeżywały Ducha Świętego? Co wy chcecie? I on się tak nie buntował, jak teraz mówię, ale powiedziałem im grzecznie, spokojnie, wiecie. Grzecznie im powiedziałem: chcecie wasze dzieci, żeby szły do piekła, się smażyły całe życie z powodu tego, że wy im ograniczycie Ducha Świętego? Nie? No i tak po tej rozmowie idę później rano i mówię: Duchu Święty, widzisz, nie chcą nas na tym obozie. Co my zrobimy? No nie chcą, no Boże, Duchu Święty. No, ja tak z Duchem Świętym sobie rozmawiam często. On mnie sztuchał i mówi: Góro, nie przejmuj się, wiesz co dzisiaj zrobimy? Zobaczysz. I on się strasznie. No. I wieczór jesteśmy w amfiteatrze. No, dzieciaki w amfiteatrze, 350 dzieciaków. Gdzieś tam poddali byli jeszcze jacyś harcerze w lesie, w krzokach. Stały około 150 harcerzy świeckich, a my byliśmy jako wierzący, halleluja, z kościoła, halleluja, amen. Byliśmy w amfiteatrze, mieliśmy nabożeństwo, halleluja. I nabożeństwo, jedna siostra usługiwała bardzo ładnie, grzecznie, wszystko tego, nie? I na koniec tak pomyślała, mówi: wiecie co, wuja Górol, wczoraj nie skończył się modlić o wszystkich. Które dzieci by chciały jeszcze modlitwy? Co się zaczął, przyleciały wszystkie do przodu. Zaczęliśmy się modlić. Dzieciaki zaczęły się modlić. Zaczęły płakać, zaczęły się śmiać, zaczęły gdzieś tam poszły po te kołkiwa. Całą noc się trzęsły, bo Duch Święty ich dotykał. Dzieciaki o dzieci, moje synowie się modlili o inne dzieciaki. No to była rzeźnia. To było nie do opanowania. To było, harcerze przylecieli do właściciela tego ośrodka, powiedzieli: proszę pana, trzeba dzwonić na policję. Ma pan alkomat? Te dzieci trzeba zbadać, bo one są upite. Oni im coś dali. One są wszystkie pijane. I on już wiedział, bo my mu mówili. A on mówi: oni tak Boga przeżywają. Tak się Boga przeżywa? Aha. Bo my już policję chcieli wzywać. Że policja przyjechała. Pozamykać tych wychowawców tam. Lepiej Ducha Świętego przeżywać, niż siedzieć w tym murkach, w tabletach, w telewizorach, w tych wszystkich. Ja wybieram tę ścieżkę. Lepiej być błaznem dla religijnych ludzi, a być z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, niż się tam zatkać jakimi głupimi tradycjami, religiami. Amen. Halleluja. Ja wczoraj nie skończył jeszcze. Ja nie kończę, to wczorajsze. W tej
tych górach, jak my się modlili, tam było ponad 200. Wczoraj mówiłem, jak my w trójkę zaczęli się modlić i nagle przyszło do nas, w trójkę zaczęli się modlić przez pół roku o przebudzenie. W ciągu pół roku było nas około 200 dzieciaków, ludzi przyszło, bo my naście lat mieli. Zaczęliśmy się modlić o przebudzenie i przyszło ponad 200 ludzi, zaczęło chodzić. Całymi nocami my wołali do Boga o przebudzenie. I tam my się tak modlili, że sataniści się dowiedzieli o nas i posłali jednego swojego, żeby nas spolić w takiej chatce w górach wysoko 8 kilometrów od w ogóle od miasta. W górach wysoko my się modlili, przyszedł, żeby nas spolić. Podchodzi do tej chaty, gdzie my się modlili, tam był drżało, grzmiało. Podchodzi, a ta chata się już poliła. I zwinął się, miał tam butelkę z benzyną, z tym wszystkim, zwinął i poszedł do swoich i opowiadał im, że ich ciągle się nie spolił. To oni się już polili. I on później przyszedł za tydzień do nas i no to opowiadał, bo my się nie spolili. On widział ogień, widział, że my jesteśmy w ogniu Ducha Świętego. I przyszedł, pokutował, przewrócił się na ziemię, demoni skamy z niego wywalili, został uzdrowiony, uwolniony, nawrócił się i kochał Jezusa i też z nami później naparzał, halleluja, tam leży. Bo Bóg jest wielki, Bóg jest ponad wszystko. Bóg jest światłość, każdą ciemność rozjaśni. Wczoraj, że ktoś mnie skończył, że możemy wziąć mało światło, iść do piwnicy i tam zaświecić i cała piwnica rozjaśniono, tak? A weź z tej piwnicy do Gorka ciemność i przynieś ją tu do światłości. Czy ta ciemność tu zaciemni wszystko? Nie. Dlatego my jesteśmy światłością. I my jesteśmy po to, żeby... My nie jesteśmy po to, żeby stwarzać sobie grupki samo... chwała Bogu, chwała Panu, chwała Pani, samo taki chwała Panu, samo taki, wiecie, adoracyjne, jak jest ktoś ładnie wyglądasz, cudownie, pięknie. Ale my, bo jakby tak było, że my się nawracamy, jesteśmy ładni. Ja trochę taki nieokrzesany. Przepraszam, jak mi się komuś nie podobał. Ale powiem wam tak, my jesteśmy po to, aby być żołnierzami Pana. My jesteśmy na statku wojennym, halleluja, który zawsze zwyciężał. Bo my taki rażający te pociski, lepsze od tego tomahawku jakiegoś amerykańskiego, lepsze niż cokolwiek. I my jesteśmy tutaj, aby Gliwice były zbawione, aby szpitale były puste, aby w szkołach na przerwach dzieci wielbiły Boga, aby się działo przebudzenie, bo przebudzenie jest w Tobie i we mnie, bo Jezus jest w Tobie i we mnie, bo Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Halleluja. I Biblia mówi, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I ja miałem wiele takich przypadków, gdzie zawołałem imię Jezus i mi pomógł. Tak jak siostra tutaj mówiła, zaczęła się modlić. Niekiedy wiary nie ma, ale wołasz. Niekiedy ja mówię tak, że jadę autem, już nie umiem się nawet modlić, bo jest wszystko tak stresowane w moim życiu, to jadę i tylko płaczę i wołam: Jezus, Jezus, Jezus. Już nawet nie umiem powiedzieć: Jezu, pomóż, tylko Jezus. Przejadę 10 kilometrów, Jezus wsiada do auta i już jest rozwiązane wszystko. To nie ma śmieszne. Jezus szukał gotowych ludzi pójść za nim. A już wiedzą, jak być. Jak ich, bo powiem to świadectwo i później zacznę mówić o uzdrowieniach. Jak ich 8 lat temu pojechali me z żoną nad morzem, nie wszyscy to wiecie, powiem, bo to mnie bardzo dotykało. Zobaczymy, co będzie z nami. Pojechali me nad morze 8 lat temu, czy 10 lat temu, już nie pamiętam, ten czas tak leci. 8? 8, żona lepiej wie. 9, o. Żona to jest taką fajną... pamięć zewnętrzna. Główną pamięć zewnętrzną. Żeby się nie pomylić. Pojechaliśmy nad morze. Był sztorm. Wioło jak pierun. Flaga jakoś tam, że nie jeszcze. No, taki fal, nie? I tam w oddali ludzie się kąpali, ale ludzie jeszcze... I ja z kolegą przyszliśmy nad morze i mówiłem: my się temy kąpać. Ale w lewo trzeba było iść tam po płyciźnie i tam dalej ludzie w tych falach się kąpali. A ja, on był wysoki, poleciał, ja mówię: ja za tu na przełaj tak przelecę. Ale tu się nikt nie kąpał. Wskoczyłem w tę wodę, okazało się, tam od razu było dno, nie było w ogóle dna. I nagle te fale były wsteczne, wciągały w morze. I ja wskoczył do tej wody i mnie te fale wgłębiły w siebie. I ja zaczął się opijać. Na chwilę wystraszyłem się strasznie, wyskoczyłem nad wodę na chwilę i wołał ratunku do brzegu.
na chwilę, że ten jakiś chłopczyk mi też tak pomachnął. I znowu mnie wciągnął, a wichura taka, że nikt nie słyszał mnie. I znowu mnie wciągnął w te morze, ciągnie jak taki potok. Ja mam głęboko już to boję, tam są boję. I on był tak opity tą wodą, zaczynałem tracić przytomność. I jedynie co sobie przypomniał, że Jezus jest we mnie, a Jezus się nie utopi, halleluja. I co sobie przypomniałem, to zawołałem: Jezu, boi się, jak się złapał. Ale jak się boi trzymałem, to te fale szły nade mną jakiś czas, bo on długo i to, jak są wysokie, nie wiem, na mnie za 2 metry. I on się trzymie tej boi, jedynie jak już straciłem przytomność, zawołałem: Jezu, ratuj. Jezu, ratuj. Jezu, ratuj. I nagle mnie uratował. Nagle zobaczyłem, jak się kolory, żółte kwiaty, taki kolor, jaskrawe kolory, zielona, łąki, światłość w oddali. Czułem się tak fajnie, tak dobrze i światłość w oddali. I czułem się uratowany, że już nie muszę się użerać z klientami, nie muszę do roboty chodzić, dzieciak odwozić do szkoły. Wszystko mi się, film to wszystko. Jestem wolny, halleluja. Jest mi tak dobrze. I z tej światłości wychodzi do mnie Jezus i mówi: wracasz na ziemię. I mówię: nie, ja tu chcę zostać, to jest tak dobrze. Nie, ty skutujesz, wracasz na ziemię. I mówię: nie, nie chcę, tu nie ma nic lepszego. Ja wiem, co tam było, ja tu już chcę być. Mówi: twoja niedorady żona, mąż pokazał mi z moich synów, bo Kasia była w ciąży z trzecim, pokazał mi nastolatków wszystkich, trzech, widziałem ich już wtedy, a byli takie pyrpecie małe, jednego jeszcze nie było. I ty musisz wychować swoich synów, wracasz tam, nie? I mówię: dobra, obiecaj mi, że tu przyjdę, ale 2 kilometry dalej na brzegu mnie wyrzuciło z takim brzuchem, obudziłek się, woda ze mnie się leła, przyszłem do kocyka, Kasia się to gdzieś, ty był, ja mówię: tam. Przewróciłem się i później jeszcze my mieli przypadek, że żona była w ciąży z tym unem trzecim i miała taki ból, pojechała do lekarza później. I mówiła, lekarz powiedział, w życiu to już takiego nie widział. Wszystkie oznaki, ja nie ma biolog, wszystkie oznaki pokazywały, że dziecko powinno nie żyć, a dziecko przeżyło i żyje i się urodzi. Halleluja. Także były 2 wskrzeszenia, jo i łon w brzuchu. Także Biblia mówi, kiedy wołamy. Ja bym powiedział, ile razy był Jezus, a co chwila wołał, bo co chwila gdzieś wpadł w jakiś ktoś. I Bóg chce, abyśmy byli z Nim blisko, abyśmy całym sercem byli z Nim, abyśmy całym sercem byli częścią Kościoła. My jesteśmy Kościołem, my jesteśmy wszyscy Chrystusem. My jesteśmy ciałem Bożym. Halleluja. I nie może ręka powiedzieć: nodze, nie potrzebuję Cię. Łoko, nie wezmę sobie, a tego łoka nie potrzebuję, mu jedno wydłubię, wyrzucę, tak? Nie. My potrzebujemy siebie nawzajem. Ja głoszę Ewangelię u nas w kościele, drugi prorokuje tam gdzieś w kościele, trzeci coś tam robi, każdy coś robi i wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa i wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy dążymy do tego, żeby się błogosławić. Tak, ty siostrze, wszyscy pomagają, wspieramy, kiedy się ma słabo, pomogamy se, halleluja. I mówimy same dobre rzeczy. Jest tak, jak ktoś powiemy na kogoś złego, na przykład Michał wczoraj powiedział na mnie coś złego, to powiedział: Boże, przepraszam Cię i 7 dobrych rzeczy. Komplementów musiał powiedzieć. I to jest fajne. Ja też, jak się mi zdarzy coś powiedzieć, nie tylko pokutuję, ale później tak sobie 7, bo za tych 7 demonów, nie? Żeby dobre rzeczy. Tak samo my, jeśli my powiemy źle w swoim życiu: o, umrę, albo o, chory jestem, bo to zdarza się, to pokutować z tego i potem powiedzieć: nie umrę, ale będę żył i zwiastował dzieła Pana. Nie jestem z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy biegną i zachowują duszę. W Chrystusie zawsze mam zwycięstwo. Halleluja, bo Jezus jest we mnie. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To jest wiara. Mam wiarę Bożą. Wymienię 7, już mam 6. Halleluja, bo Bóg jest dobry, bo Bóg jest wspaniały. Ważne jest nie tylko pokutować, ale w to miejsce Ducha Świętego. Jeszcze ostatnią rzecz, zanim zacznę. Często do nas przychodzą, nasz pastor Jurek mówi, czasami przychodzi ktoś i mówi: pastorze, trzeba u nas, powinno być to, siamto, no nie ma tego, tamtego. Nie bycie Kościół tak funkcjonował i z takim wyrzutem, wiecie, taki nakrzony jakiś Antek przychodzi, nie? A pastor Gierek przytulał i mówi: wiesz co?
I ten Duch Święty ci to pokazuje. I rób to. Tego brakuje w kościele. Rób litość, ja ty to masz robić. Więc to rób. Nie marnuj, weź się za robotę. Ściśnij dwa punktówki i do roboty. Halleluja. I do roboty. Bo Bóg ci to pokazuje. U was się nie mówi tak brzydko, ale przepraszam. Bóg dobry. Halleluja. Boże, pamiętajmy, że Bożą wolą jest, abyśmy byli wszyscy zdrowi. Nie stworzył Adama kulawego na jedną nogę, Ewę na plecy, bez łoka, tak? Ale stworzył ich doskonałych na obraz Boży i na Boże podobieństwo. Na Boże podobieństwo stworzył ich, aby wielbili Boga. I mówili: Boże, kocham Cię, jesteś cudowny, wspaniały Boże. Halleluja. Ja wiem, kiedy wielbię Boga, to wszystkie choroby uciekają. Ja jestem całkowicie zdrowy. Ja mam tyle chorób, że mi brakuje palców, rąk i nóg, żeby to policzyć. Ale teraz jestem całkowicie zdrowy. Mogę gonić, mogę dziecka na maraton muszę polecieć. Bo Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Bo skupił się na Nim. Jak Piotr wyszedł z łodzi, to mu póki patrzył na Jezusa, to szedł po wodzie. A kiedy patrzył na burzę, to nagle ból tonem, tak? Tak było. Ale póki patrzył na Jezusa, szedł po wodzie i mamy patrzeć na Jezusa. To, co było dzisiaj śpiewane tutaj, żeby patrzeć. To jest ten okrzyk taki. Co to było za piosenka? Jezus? Król? Czy coś tam? No, było fajne, ale podobało mi się. Nie umiem tego. No, bardzo mi się, żeby tylko na Jezusa patrzeć, bo tylko On jest drogą, tylko On jest prawdą, tylko On jest życiem, tylko On zaspokaja nasze potrzeby. Potrzebujemy patrzeć na Niego, zostawić swoje obrazy, zostawmy te wszystkie choroby, dajmy na Jezusa. Te wszystkie nasze bóle dajmy na Jezusa. Zostawmy to. On to wziął na krzyż. Naszą przeszłość, nasze choroby, nasze cierpienia są na krzyżu. I zacznij mówić, to Bóg mówi. To, co Bóg mówi. Bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Halleluja. Zaczynamy. W Ewangelii Marka, w rozdział 6, od 24 wersetu. Przyszedł z Nim i szedł za Nim wielki tłum i napierali na Niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? A na to mu rzekli uczniowie: widzisz, lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się z jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A On jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Dotknęła się Jezusa i została uzdrowiona. Wiecie, że ona była chora na taką chorobę, że tam w Izraelu nie mogła się pokazywać publicznie. A ona bez względu na cokolwiek przyszła, poszukała w tłumie Jezusa i dotknęła się szaty Jego. Chciała Jezusa. Halleluja. To jest ciepło. Mogę odebrać? Dobrze wyglądam? Halleluja. Dotknęła się Jezusa. I my potrzebujemy dotykać się Jezusa. Kiedy Job jest skoncentrowany na Jezusie. Na Nim. By wielbić Jego. By wywyższać Jego. By dotknąć się Jego. Wtedy każda choroba i każda niemoc musi odejść. Nie wiem, czy znaliście taki przypadek. Kenneth Hagin kiedyś opowiadał, jak był chory, jak umierał, miał 18 tam lat i rodzina się zeszła, bo już jego serce było zdeformowane. Był paralitykiem totalnie, mógł już nic przy sobie zrobić, całkowicie leżał. Już mu policzyli, że kilka dni i umrze. Rodzina przyjechała, razem z nim wybierali trumnę, ubrani do trumny. Pytali się, w co by chciał być ubrany w trumience. Wiecie, co by chciał, jakie piosenki, żeby sobie wybrał na pogrzebie. Wszystko mu powiedzieli, bo za kilka dni miał umrzeć. Umrzeć, przepraszam. A też rozumiecie, umrzeć. I za kilka dni miał umrzeć i wszystko mu to wybrali. Ale przyjechał lekarz jeszcze tam zobaczyć.
ze sanitariuszem. Karetką przyjechali go tam zobaczyć. I ten sanitariusz mówi: chłopcze, może chciałbyś, wziąłby cię do naszej karetki, pojechalibym w miasto, dom ci tak za główek wysoko, żebyś sam mógł pooglądać, nie? I ten niewierzący sanitariusz wziął go do karetki i pojechali w to miasto i jechali przez rynek. Można było tam przez rynek, przez jego miasteczko. I on odczuł, że on będzie na tym ryneczku głosił Słowo Boże. Nie umrze, ale będzie żył i zwiastował dzieła Pana. I tego słowa się uchwycił. Miał być pochwyt za parę dni, a on w ciągu miesiąca był na tym ryneczku całkowicie zdrowy i głosił Słowo Boże. Halleluja! Jego serce stworzone zostało, jego ciało zostało wzmocnione i głosił Słowo Boże. Bo uchwycił się Słowa Bożego. Bo kiedy my uchwycamy się Jezusa, będziemy uzdrowieni. Biblia mówi, że kiedy dotkniemy się Jego, będziemy całym sercem, całą duszą, z całej myśli swojej. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przez świadectwem tego, czego nie widzimy. To jest tak świadectwo od lekarza. Nie? Jesteś zdrowy. To jest świadectwo. Przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. To jest świadectwo. To jest pewność. Jak 2 dodaj 2 jest 3. 2 dodaj 2 jest 4. 3 razy 3 jest 9. Słabe go z nami. Ale już 4 nie ma. Znaczy od sobie z matury. Wiara jest pewnością. I Bóg chce, abyśmy patrzyli na Niego. Abyśmy nie patrzyli na nasze choroby. Bo to nie są nasze choroby. Jezus ich wziął na krzyż. Jezus ich wziął na Golgotę. Został przybity. Został zmartwychwstany. Rok, 2 lata temu my poszczemy tam po 21 dni taki post Danielowy mamy. Ja akurat pościł bez jedzenia całkowicie. To 18, niecałe 18, tam brakowało mi kilka dni. I po tym poście poszliśmy, od razu po poście poszliśmy na studniówkę z żoną, bo nauczyciel, bo jest w technikum. I po poście rzekł pojot. Tak rzekł pojot, że dostałem taką zgagę, że w nocy nie mogłem spać, później chodziłem na jakieś badania, rurczysko mi wkładali, taki, nie wiem, tam było sporo kilometrów tego, ciśli do gęby, badali, prześwietlenia, wszystko. Nie mogłem, tu tak piekło, odtąd do góry tak piekło. Nie mogłem wytrzymać, nie spałem po nocach. I mówię chłopaku na modlitwie, bo w piątki się modlemy, tak się modlemy, że często policję wzywają, bo się tak cicho modlemy. I mówię: chłopaki, modlcie się o mnie, chcę być zdrowy, pomodlili się o mnie. I nic nie poszło, nic nie znikło, ale uchwyciłem się słowa, że sińcami, ranami Jezusa jestem uzdrowiony. I dziękuję Ci, Jezu, że jestem uzdrowiony przez Twoją krew, przez Twoje sińce na Golgocie, które Ty wziąłeś na siebie, moją chorobę wziąłeś, więc ją i nie noszę. Oddaję tę skargę Panie Tobie. I cały tydzień, żeby się modlił, za tydzień przyszliśmy się modlić w piątek i chłopaki pytają: jak tam, zdrowy tego? A piekło jeszcze bardziej, jak skurczybyk tutaj wszyscy. I tutaj cyganił, uchłamił, ale mówię: bo po tysiącami ranami Jezusa jestem uzdrowiony. On mówi: ale powiedz prawdę, powiedz szczerze. I mówię: no słowo Boże, że ja jestem uzdrowiony, no bo nie musicie się modlić, ja już jestem uzdrowiony. Nie? A dopytywali się, tacy wścibcy byli trochę, nie? Bo mówił: no chrześcijanie tak wyznawali i tak dalej. A ja mówię: no Jezus mnie uzdrowił, 2000 lat temu jestem uzdrowiony, chłopaki, jestem zdrowy, nie? A bolało strasznie, nie przyznałem się im. I po tej modlitwie pomodliliśmy się, wrzeszczaliśmy do Boga, chwaliliśmy Boga, tańczyliśmy, skokaliśmy, demony wyganiali, tak jeneczy. I po tej modlitwie poszliśmy do domu i ja tak trochę myślę, to jest takie trochę kłamstwo, nie? To tak, ja już nie wiem, czy to kłamstwo, czy nie, już nie wiem, pogubiłem się w tym wszystkim, ale dziękowałem, że sińcami, ranami Jezusa jestem uzdrowiony. I później całą niedzielę dziękowałem Bogu i w poniedziałek się budzę rano. Wszystko jak niemowlęta. Jak mogłem jeść wszystko już. W jednej chwili wszystko zostało zrobione. Wszystko wymienione w środku, wszystkie te narządy. Wszystko na nowe. Mam nowe. Mogę jeść teraz co chcę. Ale trzymaj się, żeby zaś nie przesadzać. Bo Bóg to robimy dobrze jedli. I Bóg, do Boga nie ma nic niemożliwego, kiedy uchwycamy się Jego słowa. Ponad 2 lata temu Duch Święty zaczął wyraźnie do mnie mówić. Zaczął mi mówić różne rzeczy. Ja buduję kominki po domach i przychodzimy. Jedna pani dzwoni do mnie takim smutnym, takim przybitym głosem. Mówi: czy mógłby pan do mnie przyjść
jakoś najszybciej, jak się da, może w tym tygodniu, potrzebuję kominek. A ja mówię, Panie, mam 2 miesiące co najmniej, Panie musi poczekać. Panie, niech Pan przyjedzie, bo za 2 miesiące to już będzie po temacie, nie? Pojechałem do niej, Pani mnie otwierał w chustce na głowie, tak słabiutko. Młoda Pani miała 40 ileś lat i mówi do mnie, proszę Pana, bo lekarz mi powiedział, może miesiąc, może 2 tygodnie, 6. chemię już wzięła, już nie wiedzą co zrobić, już mnie przepisali do domu, bo już po prostu w szpitalu nie mogą nic zrobić. A Duch Święty mówi mi, zrób ten kominek i pomóc się o nią, zostanie uzdrowiona. Tu w środku, wiecie o co chodzi? To są takie te, jak to się nazywa? Motyle? Tak, a to są motyle od Ducha Świętego. A ja mówię, robię kominki, Panie Duchu Święty. I ja przyszedł kominek robić, a nie się modlić. On mówi, pomodlisz, on mówi takim cichym głosem. I tak to czuje się fajnie, nie? A człowiek, I zgodziłem się zrobić kominek od razu w poniedziałek. My weszli do niej, robimy kominek. I jej mąż wziął nas na bok, mówi, chłopaki, nie bójcie się. U nas zamyka się w pokoju u siebie i wyje czasami z bólu, bo tabletki przeciwbólowe, takie napady ma, że tabletki przeciwbólowe nie działają. Nie wystraszcie się. Ja mówię, dobre, nie ma problemu, bo on miał zakład obok i co chwilę do nas przychodził tam i go dalimy. I go dałem z nim tam. Rozmawiałem, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki, że Jezus nie przyszedł po to, żeby był w żłobie, w sajence i święta my mieli, prezenty pod choinkę, bąki na choince i tak dalej. Że Jezus przyszedł, aby zamieszkać w nas. Że Jezus nie przyszedł po to, żeby my mieli na Wigilię zajączka i co tam jeszcze jest, baranka czy coś. Ale Jezus przyszedł, aby zamieszkać w Twoim moim sercu, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, abyśmy mieli życie wieczne. I tak mu to opowiadał. Jak byliśmy w lecie, bo to było po lecie, byliśmy w Łebie i głosiliśmy na rynku w Łebie i jeden dziadek, babcia go przysmyczyła, nie mógł chodzić, przyciągła go, w pierwszej ławce siedli i pytamy się, co chcesz, dziadek, żeby się modlić. No widzi Pan, nie może chodzić, mój mąż nie może chodzić, miał może z 80 lat. Pierwszy by chce powiedzieć, no taki stary to już nie musi chodzić. Ale Bóg jest Bogiem cudów. I ja mówię do tego dziadka, czy mogę się o Ciebie pomodlić? On mówi, no pomódź się do babci, no pomódź się, nie? Pomodliłek się u niego i siedzi dalej, nie? I za chwilę patrzę, muzyka, grumy, muzyka, gro. Nagle dziadek wyskakuje z tej ławy i jak mały dzieciak, loto dookoła, wyleciał na główną ulicę, tam auta jeżdżą, trąbią na niego, a on skocze, jestem zdrowy, jak małe dziecko, do góry skoku. Babcia mówi, zejdź, bo cię rozjadł jeszcze. I został uzdrowiony. W Darłówku byliśmy na rynku, głosiliśmy Ewangelię, tam się modlę o gościa, miał też jakiś reumatyzm czy coś, modlę się, a z tyłu słyszę, jak się modlę o jedną babcię, którą nie słyszała i wrzeszczu do niej, ona co? I wrzeszczu, w ogóle nie słyszała na uszy. I tu się o gościa modliłem, a słyszałem, pomóc się o nią i wyłoń demona. I mówię, co ja będę starej babci do palca do uchycisk. Ale Duch Święty mówi, to są motyle takie. Mówi Duch Święty, położysz ręce, włożysz i pomodlisz się i zostanie uzdrowiona. I pomodliłem się do tego dziadka, uzdrowienie przyszło, mówię, tak mnie nie słyszała. Włożyłem jej palce w uszy i mówię, w imieniu Jezusa diable, wynoś się teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Wyciągłem te żółte palce i w jednej chwili zaczęła słyszeć. W jednej chwili zaczęła słyszeć. I babciów nawołała, sąsiadki przyleciały, tam dalej potem siedziały koło nas i pokazuje na nas. Ludzi się zebrało i wszyscy chcieli, bo te przychodzili i tego, i żeby się modli o nich. Bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wiek. I opowiadał ten mężowi, żeby nie uciekł, bo ja zawsze gdzieś z pole coś. I opowiadał tej mężowi o tych cudach, o tych wszystkich rzeczach, co Bóg czynił. Jak w ustce co się działo. Modliłek się o ludzi, tutaj z przodu siedziała pani i modliłek się o nią, była w depresji. Modliłek się o nią, a tam była kolejka ludzi z tyłu. I tu się o nią modliłem i pytał się do nich z tyłu ludzie, co wy chcecie. A im oni powiedzieli, jak się modliłem o nią, oni wszyscy byli po uzdrowieniu tyłu. Bo do Boga nie ma nic niemożliwego, bo to on uzdrawia. Bo on jest Bogiem Wszechmogącym, bo on jest obecny. A mamy autorytet i moc. Bóg jest obecny tutaj. I opowiada to. Opowiada to wszystko tej mężowi. A on płacze, mówi, pomódź się moją drogę, proszę cię, może się pomóc o nią. Prosił mnie, błagał, każdy dzień przychodził, pomóc się. Bo powiedzieli, że tydzień będzie żyła, może dwa. Że tam jest wszystko już pognite. Pomódź się o nią. Ja mówię, no, jak nie chciała, to się pomodlę, nie? I przyszła sobota i tam
każdy dzień, jak mu opowiadał jakieś cuda, nie? A ona tam leżała w tym pokoju i w sobotę była, zrobiłem ekominek, trzeba było wypłacić. I akurat dobrze się czuła ta pani. Przyszła na taras, zrobiła na kawce, herbatce, ciasteczko jakieś. Ile za kominek? Ja mówię, no tyle i tyle. Nie będę mówił, żebyście się nie wystraszyli. I jak mi już wypłaciła ta pani, schowała pieniążki, mówię, pan Duch Święty mi powiedział, czy mogę się o panią pomodlić? Bo mi powiedział, że pani zostanie uzdrowiona. A ona mówi, no, jak pan chce, jak, ja się nie pogniewam, jak się pan pomodli. I o tak drżącą ręką, wiecie, jak to budowlanie jest takie, wiecie, całe od zaprawy wszystkiego, położył jak na tej pani ręce i modlę się w imieniu Jezusa. To raczysko wyjdzie jej ciała w imieniu Jezusa. Usłyszałem Boże uzdrowienie, Duch Święty uzdrowił całkowicie. Jej mózg, jej ciało całkowite, niech będzie uzdrowione. I modlę się. I ona mówi, przeszło, i ogień ją przeszedł. Przyjęła Pana Jezusa do swojego serca. I tak my zaczęli gadać, że my całą sobotę przegadali, on miał do chałupy jechać, żona wydzwoniała, a my gadali o Jezusie Chrystusie, który ją uzdrowił w jednym momencie. Poczuła Bożą moc. I bóle odeszły. I ja mówię, niech się Pani jedzie zbadać. Niech Pani się zbada. Pojechała do Konina, zrobiła badania. Powiedzieli jej, Pani nie ma żadnego raku. Nie ma nic. Nie wierzę mu. Pojechała do Poznania, taki drogi badania kupiła. Bardzo drogi. Pojechała się tam zbadać. I tam w Poznaniu mi powiedzieli, Pani ma takie ciało, jakby Pani nigdy nie chorowała na żadnego raka. Pani ma doskonałe ciało. I włosy później je odrosły, bo była po tych chemiach zniszczona, zmęczona. I teraz piękno Pani jest już żywa. Nowo jest dyrektorką. I żyje, i zwiastuje dzieje Pana. I dziękuję Bogu, że Bóg jest Bogiem cudownym, Bogiem wszechmogącym i do Boga nie ma nic niemożliwego. Do Boga nie ma nic niemożliwego. Jest Bogiem cudów. Kiedy patrzysz na Jezusa, nie na kaznodzieja, nie na Benychina jakoś uzdrawiacza, nie ma czegoś takiego, tylko Jezus uzdrawia. Potrzebuje przyjść do Jezusa i On Ciebie uzdrowił już 2000 lat temu. Potrzebuje modlić się sami nawzajem o siebie i prorokować i mówić same dobre rzeczy, bo Bóg jest Bogiem cudów. W Dziejach Apostolskich, jak tam Paweł i Sylas szli i mówili, że jeden spotkali chromego, już ten nie będę otwierał, bo nie ma czasu, chromego spotkali i Paweł mówi, zauważył, że ma dość chromy wiary, żeby zostać uzdrowiony i mówi mu w tej chwili, mówię ci, wstań w imieniu Jezusa. I co jest tam cenne? On wstał i zaczął chwalić Boga i biegać tam po rynku. Halleluja. To mój dodatek. Że miał dość wiary. Rok temu byłem w Brazylii. Tam byliśmy z Ulu, z Jankę i Duch Święty. Byliśmy tam w Brazylii, jest takie przebudzenie, tam w kościołach ludzie jak śpiewają. Tu u nas jest może 90 decybeli, tam jest, nasza pastorowa mierzyła, mówiła, że nie da się tam siedzieć. Tam jest takie uwielbienie, że jest ponad 120 decybeli, nie? Tam to po prostu tak jakby zażynał tych ludzi. Tak wielbią Boga, na maksa. Wszyscy na maksa wielbią Boga. Ile sił! Halleluja, tak wielbią i są tak głodni Boga. Tak jakby wczoraj tylko dwa razy więcej po 10. Halleluja. I tak wielbili Boga. I tak głodni. I jesteśmy na pierwszym nabożeństwie tam w Brazylii. Bo jechaliśmy tam chyba na 7, na 10 dni, nie pamiętam. I po lewej stronie był sektor głuchych ludzi. A my siedzieli po drugiej stronie. A my byli tymi, którzy mieli modlić się o ludzi chorych, jak wyjdą do przodu, nie? A oni byli całkiem poprzekonani po drugiej stronie. Tam było z 50 tych głuchych ludzi. Tam ten magik im tam migowy pokazywał, nie? Tłumaczył im kaznodzieje. I Duch Święty mówi, polecisz tam do mnie, gdzie się modlił o tych głuchych. Jak ja to lubię. Lubię takie przeszkody. Lubię takie beznadziejne przypadki. Bo Jezus tam świeci wtedy i się to zmienia wszystko. Lubię tam, gdzie jest wszystko przegrane, Jezus przychodzi. Halleluja. To jest serce Boga. Tam, gdzie jest ciemność, że przyszła światłość. Tam, gdzie się mówi, że już jest koniec, że nie da się nic zrobić, tam Jezus przychodzi i zmienia całkowicie, bo do Niego nie ma nic niemożliwego. To jest Bóg Wszechmogący. Zaś mnie ponosi. I wezwanie jest do przodu, wszyscy lecą do przodu i ja tam lecę do tych głuchych,
przez ludzi, tam mnie zatrzymują, a ja nie, ja lecę do tej kuchy. Po drugiej stronie byli tej całej sali i poleciałem do nich i modlę się o pierwszego gościa. Miał chyba z 50 lat, nigdy w życiu nie słyszał. Pomodliłem się o niego i w jednej chwili zaczął słyszeć. Wyszedł na scenę, bo tam muzycy grali taką uwielbiającą, fajną piosenkę i chodził między nimi i patrzył, zaglądał. Pierwszy raz w życiu słyszał dźwięki, nie wiedział, co to w ogóle jest. Chodził, płakał i zaglądał im, patrzył, co to jest, nie? Później taka dziewczynka 13-letnia została uzdrowiona, nie mówiła i nie słyszała w ogóle, ani nie mówiła. I wiecie co, została uzdrowiona, zaczęła słyszeć i ją zaczął uczyć po polsku. Jezus Cię kocha, powtórzaj za mną. A Jezus Cię kocha. I zaczęła, nigdy w życiu nie mówiła. I zaczęła mówić, Jezus Cię kocha. Kocham Jezusa. I tak po polsku ją uczyłem. I widziałem, jak działo. Przyszła dziewczyna, taka, może miała z 16 lat. Przyszła i się pytał, co jest. Ona miała pręt tu w nodze. I ten pręt jej uciskał i tu tak wystawał. Pręt metalowy taki. Taki to tak źle zrobili, bo tam wiecie, tam Brazylia to jest trzeci świat. I takich kręcisk, jak i z budowy chyba wsadzili. I to pistowało, źle zrobili. I tak szła z tą nogą, ciągła tę nogę, tak, nie? I przyszła bardzo ładna dziewczyna. I modlę się o nią, modlę się o nią. I patrzymy się, pręd zniknął całkowicie, a ona zaczyna chodzić, halleluja. Bo chciała Jezusa, chciała Boga Wszechmogącego. Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, ale Bóg chce, abyś Jemu oddał chwałę i tylko Jemu należy cześć. Tylko Bogu się należy chwała. Nie ma nic lepszego jak Jezus Chrystus, który umarł za moje i za Twoje grzechy. On zapłacił najwyższą cenę. Na maksa poszedł, na maksa cierpiał. Na maksa oddał swoje życie, abyśmy ty i ja mieli zbawienie, mieli zdrowie, mieli życie wieczne. Abyśmy ty i ja głosili Ewangelię, abyśmy powiedzieli innym. Niech nikt nie mówi, że nie trzeba głosić Ewangelii. Musimy głosić. To było jedyne polecenie Jezusa. Idźcie i głoście Ewangelię. Zgodzicie się? Kładąc ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. Wyganiać demony i będą wychodzić. Halleluja. To jest Boże polecenie. To jest jedyne polecenie, jakie Jezus nam dał. Nie kozą nie jeść mięsa. Nie kozą święcić soboty. Nie kozą czegoś tam. Nic takiego nie godą. Ale mówi, idźcie i głoście Ewangelię, aby zbawić świat, aby zdobyć Królestwo Boże. I oni mogą się doczekać, kiedy Jezus przyjdzie. A wiecie, kiedy Jezus przyjdzie? Jak Kościół będzie pełen chwały. Jak Kościół cały będzie zdrowy. Jak na ulicach naszych będzie chwała do Boga szła. Jak będą wielbić Boga. Jak szpitale będą puste. Więzienia będą puste. Posterunki policji będą puste, bo nie będzie kogo chytać. Bo wszyscy będą święci, zawsze uśmiechnięci. I będą wielbić Boga. I on chce, żeby Jezus przyszedł. Dlatego chcemy zdobyć Gliwice. I wszystkich chętnych zaproszony, żeby chcieli, będziemy ich podpolać, będziemy się polić nawzajem, bo jesteśmy łowcami dusz, halleluja. Chcemy łowić dusze ludzkie, chcemy zdobywać świat do Jezusa Chrystusa. Nie ino siedzieć w niedzielę, bo tego momentu od niedzieli do niedzieli. Od niedzieli do niedzieli, no chodzą tam od niedzieli, już coraz mniej ich chodzi od niedzieli do niedzieli. Chodzą w takich miniówkach, pokazać się, wiecie. Wiecie. Zamarzną, bo wiem rozziemie. My potrzebujemy Jezusa żywego. Zanieść Boga Wszechmogącego. Jesteś chory? Nie przejmuj się. Módl się o innych o uzdrowienie. I zobaczysz, jak Boża chwała będzie przez Ciebie przenikać. Bo Bóg chce. Mnie się to zawsze podoba. Jak Bóg powiedział. Bóg powiedział do mnie takie słowa. Że Bóg stworzył Ciebie i mnie na swój obraz, na swoje podobieństwo. I Adam i Ewa mieli być w raju i wielbić Boga i byli zdrowi, całkowicie zdrowi. I co się stało? Nagle co? Poszli do drzewa. Oczywiście Ewa, tak, Ewa poszła. No Ewa. No wiecie, jak to było. A mnie nie było, ja do tego. I zjedli ten owoc. I potem rano przychodzi Bóg do ogrodu i szuka, Adamie, gdzie jesteś? Adam mówi, no nagi jestem. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zjadłeś owoc? No, Ewa mi dała. Ewa skąd wzięła? No, diabeł dał. Wąż dał. A wąż skąd wziął? No, z drzewa. Schowali się w tym drzewie nawet, nie? A to na drzewie Jezus umarł.
i na drzewa. Tego drzewa już nie ma dla nas. Żeby my chodzili i rozpowiadali, rozmyślali, czy to dobre, czy siamto dobre, ale naszym celem jest być przy Bogu, halleluja, i nie przychodzić do drzewa, bo jeśli my jesteśmy przy tym drzewie, to my ino go dumy, tu mnie boli, tu mnie zranili, to. Ale kiedy my jesteśmy z Bogiem, mamy relację z Bogiem, to nieważne, goły, ubrany, biedny, bogaty, zawsze będziemy wielbić Boga. Bo należy się Jemu chwała i cześć. Bo wtedy jesteśmy zdrowi. Wtedy jesteśmy żywi. Wtedy mamy życie wieczne. Wtedy mamy radość. Jezus powiedział, że za mękę swojej duszy ujrzy światło. Widział wtedy Ciebie i mnie. Jego poznaniem się nasyci. To Mu dodało sił, że widział Ciebie i mnie, konając na krzyżu. Jezus Chrystus umarł za Ciebie i za mnie. I powiem, bo mam wiele przypadków, gdzie ludzie zostali uzdrowieni. Wiele. Warto chodzić z Bogiem. Warto kochać Go i tęsknić. Mieć z Nim czas. Ostatnio dzwonił do mnie babka, mówi, słuchała Twojego nauczania w szpitalu. Ja mówię, gdzie? Kiedy? Ja? Mówi, ktoś mi przyniósł kasetę. Ja mówię, jaką kasetę? Przecież takiego kasecioka, takiego, wiecie, jak to mi było. Ale kiedy to było? No to było 30 lat temu, Ty mówiłeś o Jezusie. I ktoś mi przyniósł z kościoła, nagrał i przyniósł i słuchała tego. I została uzdrowiona, wyszłam ze szpitala. Teraz nie do mnie nic zrozumiała. I nie wiadomo, ile my się modlili i ludzie zostali uzdrowieni. Dla Boga nie ma. Bóg nie wybiera osób, ale i Ciebie, i mnie, każdego jednego kocha. W Tobie jest Jezus Chrystus. W Tobie jest Duch Święty. W Tobie jest Bóg. Idź i dziel się tym i mów o tym. I chciej wierzyć, że sińcami i ranami Jezusa jesteś uzdrowiona. Jeśli przychodzi strach do Twojego życia, do mojego życia, jakikolwiek, to potrzebujemy pokutować z tego i powiedzieć, Boże, przebacz mi, że bałem się takiej choroby może, nie? I potem w to miejsce sińcami, ranami Jezusa jestem. Powiedz kilka wersetów, mów, aby w to miejsce, kiedy pokutujesz, przyszło nawiedzenie Ducha Świętego, żebyśmy wypełnieni byli Duchem Świętym, żebyśmy mieli Boga w sercu, żebyśmy mieli Jezusa na każdym miejscu, bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wiek. Jezus jest tutaj obecny. Jezus jest tutaj obecny. Bym kochał Ciebie i mnie. Kocha tak bardzo. Jemu bardziej zależy na tym, abyśmy byli zdrowi niż nam samym. To nie, że gdzie jest Bóg, dlaczego Bóg? Mamy pytania. Wszystko na dołu w Jezusie Chrystusie. To jest kwestia nas, w jaki sposób my przyjdziemy do Niego. Czy przyjdziemy całym sobą? Czy otworzymy swoje serca na Niego? Czy będziemy Go chcieć z całego serca? Bo On jest Bogiem cudów. Bogiem Wszechmogącym. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność, że Ty jesteś wśród nas, Panie. My wielbimy Twoje święte imię, Panie. My ogłaszamy Twoje zdrowie w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś obecny na tym miejscu. My wywyższamy Twoje święte imię. Halleluja. Halleluja. My gromimy każdego raka na tym miejscu, żeby się wynosił w imieniu Jezusa. Halleluja. Każda niemoc. Halleluja. Jeśli boli Cię, gdzieś masz ból, gdzieś masz chorobę, połóż tam rękę na to miejsce. I modlimy się w imieniu Jezusa. My przeklinamy tę chorobę w imieniu Jezusa i ogłaszamy Bożą moc. Halleluja. Boże uzdrowienie w imieniu Jezusa. Teraz niech przychodzi Boże namaszczenie i Boża chwała. Halleluja. Bo sińcami i ranami Jezusa jesteśmy uzdrowieni. My przeklinamy jakiekolwiek korzenie choroby. Nie ma jakich pokoleniowych chorób. W imieniu Jezusa łamiemy jakiekolwiek pokoleniowe choroby. Ogłaszamy Bożą moc. Ogłaszamy, że Jezus Chrystus jest we mnie. Że Jezus Chrystus jest w Tobie i we mnie. Że Jezus jest obecny tutaj. Ogłaszamy Boże uzdrowienie i Bożą moc. Jakikolwiek ból niech się wynosi teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy Boże uzdrowienie i Boże moc i manifestację Ducha Świętego. Duch Święty, działaj teraz. Duch Święty, dotykaj teraz. Przenikaj nas, Panie. Przenikaj nas, Panie. Swoją mocą uzdrowieńcą przenikaj nas, Panie. Teraz w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Halleluja. 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 Halleluja.
Halleluja, dzięki Ci Jezus, halleluja. Niech wyjdą wszyscy do przodu, kto potrzebują modlitwę o zdrowienie. I później jak wykorzę modlitwę, co? Wszyscy to potrzebujecie modlitwy. Wspaniamy wszyscy, będziemy śpiewać, uwielbiać Boga. Duch Święty tak ktoś mi objawił, że jeśli jak przyszedłem do Boga, czułem się, że mój kielich jest napełniony, że czułem tą pełnię Bożą. A jak zaczęliśmy głosić Ewangelię, to z tego kielicha się zaczęło wylewać. I zaczął się wylewać właśnie na innych ludzi i to jest już taka większa obfitość. Więc niech Was Bóg błogosławi i dziękujemy za Waszą gościnę. Amen.